Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj środę, 11 dzień września. Kochani, nie ma dzisiaj żadnego specjalnego takiego dziwnego święta. Oczywiście dzisiaj pewnie to szczególnie w Stanach, nie? Ludzie jakby wspominają ten dzień tego zamachu na wieżę w Nowym Jorku. A my dzisiaj po prostu zrobimy dobry dzień środowy, taki, żeby był wolny od zła. A o to zło będzie chodziło w pewnym wymiarze, ale to wam oczywiście powiem w odcinku. Zapraszam, czołóweczka, jedziemy. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, środa i czwartek to u nas dni ciekawostkowe, więc oczywiście ciekawostki. Wybaczcie, będę się posługiwał. Ło, coś mi tu chodzi po palcu. Pająk? Co to jest? Będę się posługiwał, kochani, ściągą, bo są takie dziwne nazwy, więc żeby nie pomylić. Posłuchajcie następujące, kochani, ciekawostki. Dzisiaj takie ciekawostki dosyć obrzydliwej, w sensie zaraz zobaczycie zdjęcia, może nie obrzydliwej, ale trochę strasznej. Phrynosoma rogata. Za momencik pewnie zobaczycie jakieś zdjęcia. To jest taka niepozorna jaszczurka z rodziny, uwaga, Phrynosomatidae. Whatever. Niewielkie, a przy tym niezbyt urodziwe, jak widzieliście, stworzonko, przypomina nieco rogatą ropuchę z krótkim ogonkiem. Uwaga. Zaskakującym faktem z jej życia jest wyjątkowy system obronny. Mianowicie, w obliczu zagrożenia, czyli kiedy ja w ogóle myślę, że ona musi mieć mało zagrożeń, bo jak taka jaszczurka idzie i ktoś ją zobaczy, to po prostu ja bym wiał, nie? I w ogóle nie miałaby żadnego zagrożenia. No ale powiedzmy, że ktoś się nie boi tak wyglądającej jaszczurki. To ona, żeby się jakoś obronić, żeby, że tak powiem, wzbudzić właśnie jakieś przerażenie i lęk, wystarczy mi jej wygląd, ale ona chce jeszcze bardziej, to ma taki system obronny, że ona się, kochani, nadyma i potrafi znacznie jakby zwiększyć swoją objętość. Czyli zobaczcie, ten potwór, którego widzieliście, nadyma się jeszcze taki cały, wiecie, robi się taka purchawka, żeby po prostu być jeszcze większym. Co gorsza, jeśli to nie przyniesie rezultatu, czyli na przykład szedł tam jakiś drapieżnik, zobaczył, że ona się tak nadymała i pomyślał, tam nie nadymaj się, to uwaga, ten gad tryska krwią sporów znajdujących się w kącikach oczu. Czujecie? Jest taka ta jaszczura, nie? Idzie tam jakiś przeciwnik, ona nagle puh, taka się robi, wiecie, nadymana, a ten mówi, to nic, i ona nagle krwią psz, z oczu. Co to już w ogóle? Ja naprawdę będę musiał, kochani, jak już umrę, z Panem Bogiem o tych niektórych jego pomysłach porozmawiać w ogóle, bo co to są za pomysły, to ja nie wiem. Bo to on to tak nastwarzał, no nie? Kochani, pomyślałem sobie, że to jest w ogóle bardzo fajna ciekawostka. Ona jest ciekawa o złu i ona jest ciekawa o nas samych. Kochani, zło tak działa. Zło, które jest taką dosyć obrzydliwą jaszczurką, z całym szacunkiem dla jaszczurek, bo to są stworzenia Boże, ale zło, kochani, ono się bardzo często nadyma. Czyli ono zawsze, kochani, występuje w naszym życiu i pokazuje się jako znacznie większe niż jest. Tak, jest w ogóle dosyć obrzydliwe, bo zło jest obrzydliwe, ale chce, żeby się pokazywało jako mega obrzydliwe. I stosuje właśnie jakieś takie różne, te mega też jeszcze takie tryskające krwią sposoby. Kochani, o co tu chodzi? Kochani, zauważcie, że zło bardzo działa na strachu, bardzo działa na przerażeniu, bardzo działa na jakby takim, wiecie, megalomańskim mówieniu, ile to może zrobić, co może zrobić. I kochani, nie chodzi mi o to, że zło nie ma żadnej siły. Oczywiście, że zło jest potężną siłą, ale w porównaniu do Pana Boga ono jest żadną siłą. Żadną. I kochani, warto tą ciekawostkę też odnieść do siebie. Czy my czasem nie robimy takich rzeczy, nie? I nie chodzi mi o to, że wiecie, nadymamy się jako źli, ale właśnie, czy nie próbując jakimś, nie wiem, wrażenia jakiegoś zrobić, albo żeby pokazać swoją pozycję, albo właśnie siłę, no to właśnie, zobaczcie, jak my czasem potrafimy takie bujdy opowiadać, co my to nie potrafimy, jacy to my nie jesteśmy, jacy to jesteśmy mocni, silni i tak dalej, nie? I kochani, ja wiem, powiecie mi, no taki jest świat, w tym świecie, żeby coś wygrać, w tym świecie, żeby coś ugrać, żeby coś, nie wiem, zdobyć pracy, no to trzeba się pokazywać jako super, a weźcie, przestańcie. Kochani, wtedy zachowujemy się jak taka po prostu durna jaszczurka. Mówię, stałem szacunkiem do tej jaszczurki, bo to Pan Bóg ją stworzył. Ale co to jest za nadymanie się? Co to jest za udawanie, że będę krwią z oczu sikał, nie? Nie róbcie tego. Bądźcie sobą, bądźcie piękni, bądźcie piękną, obrzydliwą jaszczurką, jeżeli tak mogę powiedzieć. Bo w tym jest piękno Boże, jak Pan Bóg nas stworzył. I kochani, nie bójmy się tych różnych właśnie nadymających się obrazów złego, bo Pan Bóg jest 1000 razy, miliard razy, nieskończenie razy mocniejszy od zła.
Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Znowu, jeśli mogę, przypomnę, kochani, ostatnie dni kartkownika. Jeżeli ktoś chciałby sobie zamówić, to przedsprzedaż jeszcze przez parę dni na pewno będzie. Jak długo, jeszcze nie wiem, ale już będziemy lądować, bo musimy zamawiać, żeby wam wydrukować na listopad. Więc zapraszam, jeżeli ktoś chce kartkownik, tylko w przedsprzedaży będzie dostępny. Tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już jutro. Wszystkiego pięknego, pięknego dnia. Miejcie się najlepiej na świecie z Bogiem. Pa, pa!